ostatnich latach o tej porze roku byliśmy w trakcie największych wydarzeń kulturalnych w mieście. Epidemia koronawirusa spowodowała, że imprezy Królewskiego Festiwalu Artystycznego 2020 zostały odwołane. Mimo to Urząd Miejski przygotowuje dla mieszkańców wydarzenia kulturalne w nieco innej formie. W minioną sobotę na miłośników kina czekała nie lada niespodzianka. Po raz pierwszy odbył się w Gnieźnie pokaz filmu w kinie samochodowym. Oscarową produkcję Green Book na parkingu przy hali sportowej obejrzało blisko 120 osób. Pod koniec sierpnia planowane są także pokazy filmów w ramach kina letniego. Szczegóły publikowane będą na stronie gniezno.eu oraz na profilu Królewskie Gniezno na Facebooku.